Przed wami, zaraz na tej scenie, z czterogodzinnym swoim materiałem, nie kto inny jak Bartosz Zalewski. Siemano! Cześć! Miło was zobaczyć. Police. Tak jest, zgadza się. Ja zjechałem kawał kraju, żeby tutaj przyjechać i wam też przekazać taką informację. Nie wiem, czy kojarzycie taki zespół amerykański NWA. To mają piosenkę o was, ale się dobrze nie wypowiadają za bardzo. To jest. Jak się w ogóle czujecie? Jak samopoczucie? Dobrze, cieszę mnie. Oklaski, tak. To jest ważne. Bardzo dobrze wam powiem, bo przyznam szczerze, że zadaję to pytanie już chwilę i wiem dobrze, że w Polsce to pytanie, jak się pan, pani miewa, to jest takie pytanie trochę, wiecie, podchwytliwe, nie? Za często służyło jako test narkotykowy, nie? Tam. Jak się pan miewa? Doskonale! W takim razie zapraszamy do radiowozu. Podejrzany stał i się cieszył. To jest w Polsce, kurwa. Nie, Polska jest smutnym krajem. Mój kolega to niedawno nawet powiedział, że właśnie słuchaj, w tym smutnym jak pizda kraju. Tak powiedział, przepraszam. Ja przyznam, że widziałem kiedyś z bliska waginę i nie widziałem na niej emocji przesadnie. Ogólne rozczarowanie rogiem. Ale przepraszam też niektórych, bo on ma takie właśnie genitalne porównania, dość często też mówi ten ziomek tam, co jest kolego, co ty się z chujem na głowy zamieniłeś? To jest oczywiście operacją wykonalną, ale niepopularną ze względu na brak dawców. I on kontynuuje i mówi, no, ja żeby znaleźć szczęście, to wystaw sobie, że musiałem pojechać do Reichu, do stolicy Reichu, normalnie do Berlina. I tam znalazłem szczęście. Ja się pytam, ale jakie, co kogoś poznałeś może, albo jakoś tam pasję nową odkryłeś? On mówi, nie. Pięć gram koksu po prostu, po 50 euro była, wiesz, o to chodzi. Szczęście. Nie chcesz spróbować? Pyszny koks. Pyszny, bo dla niego smak już ma znaczenie. Trzeba przyznać, że... Ja nie wiem, bo nie lubię zwłaszcza z nim. Bo kokaina to jest, kurwa, straszna rzecz. I szczególnie te twarze. Nie wiem, czy widzieliście kiedyś ludzi po kokainie, jak ich ryje, tak, kurwa, latają w ciemności, jak w teatrzyku cieni, kabuki, takie przybite. I one w ogóle się nie za dużo ruszają. One właściwie się w ogóle nie ruszają, ale reszta ciała zapierdala wokół. I najlepsze, bo on zawsze ma ten wzrok taki kokainistyczny, klasyczny, że jak idzie na przykład w tym kierunku i chce popatrzeć tam, to najpierw to odwraca wzrok, a potem resztę ciała. To jest, kurwa, przerażające, nie? I przyznam, że ja nie wiem, ja sam uważam kokainę za niemoralną, bo kosztuje 300 zł. To jest, kurwa, niemoralne. Nie zapłacę. Ja zawsze byłem fanem jakby takich nowych, jakichś innych opcji, nie? Byłem kiedyś u dealera, tam rozbiłem wcześniej świnkę, przynoszę te 300, tam wiadomo, w groszach, to będzie długa noc u dealera, kurwa. Ale pytam go tam, no czy można jakieś tam gramy kokainy? A on mówi, a czy słyszał pan o tańszych zamiennikach? Zamieniam się w słuch. Amfetaminam polecam, no produkcja polska, tworzy pan miejsca pracy, ja mówię, no doskonale, to w ważnej gałęzi gospodarki bliskiej moim sercu. Amfetamina była przez wiele lat moim ulubionym dragiem, jest, bowiem no nie jest najfajniejsza, bo chociaż ma swoje plusy, nie ma innego narkotyku, od którego się czujesz jak, kurwa, niemiecki lotnik tam na gotowy do przegrywania gier z jakiegoś powodu. Tylko pamiętam, że w pewnym momencie mojego życia też i chyba wszystkich na rynek wkroczył nowy narkotyk, który się nazywał mefedron. Sama nazwa już trochę tajemnicą taką, mefedron. Don Alvaro Mefedro. W kapeluszu witam. Gotowy, żeby wam rozpierdolić czach. I pamiętam, że byłem kiedyś na imprezie, już byłem zdrowo po amfetaminie i taki już gotowy, tam, ale się dzisiaj nauczę. I nagle przychodzi taki kolega i zaczyna częstować mefedronem. Dla ciebie tutaj, dla ciebie, koleżanko, dla dziecka pół. I
żeby było tego. I daje, nieodpłatnie. Można powiedzieć taki przedstawiciel handlowy. To. Ja niby jestem wierny, ale pokorne ciele dwie matki z się, więc... Połączyłem bombę amfetaminową i mefedronową i nie polecam ogólnie, bo jakby to określić. Potem się po prostu czujesz gorzej szybciej. Także to jest dla nikogo. Ja nie wiem. Nie. Nigdy też jakoś nie byłem fanem, wiecie, spotykania się z dealerami i tak dalej. Bo to jest takie, to jest dalej nielegalne, nie? A ja mam zasadę na legalu albo w calu. Więc nie, nigdy nie miałem przypałów. Nawet jak szedłem skorzystać z jakichś narkotyków, to tylko u autoryzowanego dealera, żeby było na pewności. Jedyny większy przypał, jaki miałem naprawdę, to kiedyś mnie zatrzymała policja rzeczna za, uwaga, palenie ognisk. I ja byłem w chuj zaskoczony, że oni mają jurysdykcję na inne żywioły. To przyznam, że zaskoczenie. Myślałem, że jak popełnię zbrodnię, wiecie, na wodzie i potem na ląd, to jestem bezpieczny, nie? Oni tylko tam sakry blej odpływają, bo tam wiadomo, że Herkulesy Poirot tylko służą. Nie, nie, przyznam, że kokaina nie dla mnie, nie? Bo ona taka, nie wiem, czy tam braliście, ale tam dużo kłamstw ci wsadza do głowy, że jesteś, kurwa, niesamowity. Ona ogólnie, po kokainie się czujesz tak, jakby coachowie motywacyjni mieli rację, wiesz, o co chodzi? Straszne. Tak, tych sześciu poznanych kolesi przy toalecie, to są twoi partnerzy biznesowi. Załóżcie, kurwa, razem lodziarnie, czemu nie? Tak, urząd otwarty, biegnijcie, kurwa. Patrz, pani urzędniczka ma koleżanki. Klasyk. Więc ja nigdy jakoś te takie narkotyki, które jakby obejmują całe twoje życie, używki, które cię tak... To nie to. Ja przestałem też palić, bo... Ale z innego powodu, bo się dowiedziałem, że paleniem się trzeba dzielić. I tak w chuj się trzeba dzielić. Tylko wiesz, że masz paczkę i tam odwijasz, wiecie, to sreberko tam delikatnie. Już sępy zapierdalają z całej pustyni. O, dla ciebie jeden, dla ciebie, tak. Ja, co, ciocia Kazia w Stanach jest, to trzy weź se za ucho tam akurat. To nie są draże do licha, a wszyscy... Żadna inna używka tak nie działa jak palenie, nie? Że siedzisz sobie z piwkiem, jakiś koleś podchodzi do ciebie, przepraszam najmocniej, łyka dla mnie i dwa do słoika dla kolegi na pół. No i też papierosy jest, to jest taka używka, że jak palisz papierosy, to wyglądasz jakbyś coś knuł. Wiesz, co ja wiem. Kogo by tutaj do torów przywiązać, co to kurde? Nie wierzycie mi? Spróbujcie wypalić papierosa w płaszczu pod przedszkolem i zobaczycie, czy nie zadzwonią. Ale plus duży palenia jest, to jest jedyna używka, na którą można zrobić sobie przerwę w pracy, prawda? Nie ma innej. Przepraszam szefie, 15 minut, tylko po kabelkach zapierdolę, zaraz będę. Ten koleś nie wraca, żeby ci kanapkę zrobić. Tylko całe życie byłem wierny jednej używce, wam powiem. Jednej używce, alkohol. Wcześniej zacząłem, miałem 13 lat, jak zacząłem. Co jest, nie zrozumcie mnie źle, świetnym wiekiem na picie alkoholu, bo nic od ciebie nie zależy. Co zepsujesz? Co? Kurwa, rano cię budzi matka, co ty odpierdalasz, telefony się urywają, halo, tak, miały tiry wyjechać, co ty odjeb... Nic, masz 13 lat. Co złego zrobisz, jak się sklejesz rano? O nie, co ja, ile ja flipsów nakupiłem? A, rozwalone. To. Tyle doładowań za 10 zł. Co ja, a nie za warkocze dwa razy. Jedyne, co się stanie, jak pijesz i masz 13 lat, to nie wiem, rano nie pójdziesz do szkoły. O nie, kurwa. No i mama się tam rozpłacze, nie? Niech się kurwa przyzwyczaja, bo to nie będzie ostatni raz na... Tak jest po prostu, no, jest smutne to. Bo ja mam teraz 30 lat, więc jak zacząłem 13, no to jak łatwo odliczyć, mój alkoholizm w przyszłym roku będzie mógł sobie na legalu kupić piwo. To jest smutna kalkulacja. Więc to nie jest już takie wesołe picie i wszystko cię irytuje wtedy, nie? Widzisz reklamę piwa i tak przestańcie namawiać. Szczególnie te takie młodzieżowe mnie irytują, jak tam, wiecie, jakieś tam wow, Desperados czy inne tam jakieś słodzone tam hej, heu, hej, zbierz paczkę znajomych twoich funfli, idź na plażę, dziewczyny na rolkach, pokrojony arbuz.
Co? Czy kochasz życie? Czy kochasz życie? Nie, nie kocham życia, szczerze mówiąc. Straszna to nazwa, zwłaszcza, że ja kurwa, ja wypiłem 13 desperadosów i powiem wam szczerze, następnego dnia to nie jest przechadzka po Copacabanie do końca. To po prostu horror, co się tam dzieje. Jezu. Bo 13 to jest, słuchajcie, to jest 6 litrów płynu. Wypijcie jakiegoś innego płynu tyle. Mleka na przykład. To byście całą krowę wyssali. To jest nie... A tak, nie, piwa z wielką przyjemnością. Jeszcze proszę 2 kebaby do tego. No się zmieści, jakoś się ułoży. Nie mieści się, nie układa się. To hasło to nie powinno być, ej, tam, czy kochasz życie, jest fajnie? Tylko, czy lubisz srać wodą? No to zapraszamy. O, świat. Co tam się dzieje? No, nie, no to jest taka po prostu bomba, co tutaj się... Budzi cię drżenie własnego żołądka tam. Jakby Joker dzwonił, bo puknąłeś telefon, kurwa. I tam wiedźmy z Macbetha już tam kręcą, tam ahaha, no książę pobalował, trzeba mu... Straszne, tutaj wiem, że już się orkowie zbierają pod murami Isengardu, bo zaraz będzie Saruman przemawiał, dawajcie chłopaki. Porządkuję notatki już. I straszne jest, Jezu, jakie to jest, siadasz po prostu i tak... O, i leci nagle, nie, leci, łapiesz się za serce w ogóle, tak, o, nagle się zamienia w pianę, nie wiedziałeś, że masz taki tryb w ogóle, leci i tak w pewnym momencie tak za dużo poleciało, a jak coś ważnego wysrałem, Jezus, przecież wątroba nie jest przyczepiona do niczego, prawda, nie będę jej tam łowił z tego, ja mam pensetę do brwi, a nie do mojej, do tego fondi własnej roboty tam. Strażne rzeczy. Najgorsze, jak zasrasz powyżej linii spłukiwania. To wiesz, że... Jaka była trajektoria lotu? Czy coś podwiewało? Po prostu jak sukienkę Marilyn Monroe. Tam... Nie zrozumcie mnie źle. Po prostu organizm się poddaje na pewnym etapie. Poddaje się. Serio, bo to nie jest już urocze pod żadnym pozorem. Póki jeszcze masz tam mniej lat, jak wypijesz, to jest spoko. Masz 20 kilka i tam... O, hej, wypiłem 8 piw wczoraj. Wiesz co? Wow! Ten koleś walczy z systemem. Powyżej 30, jak mówisz, wypiłem 8 piw wczoraj, to wszyscy, co jest z tobą nie tak? O, to nie powiem o tych 6, co jebnąłem w domu. Bo mnie wyrzucą z klubu planszówkowego. Tego byśmy chcieli. To jest chore. Ja rozumiem też, że... To nie jest oczywiście nawoływanie do jakiejś nostalgii, że o, kiedyś to potrafiłem i tak dalej. Od nostalgii jest zawsze krok do resentymentu, nie? Ja pamiętam dobrze, bo tam wszyscy, no, dokładnie, można było się napić, kurde, powietrze było, słońce było, można było i jak się brew podniosło, od razu erekcja była, a teraz, ja mówię, no kurwa, super, brawo, erekcja na zawołanie i co z nią robiłeś? To przecież jest, szła w skarpetę, co do jednego prawie. A teraz jest co? Jak jest, to jest święto na dziennicy. O, brawo, dawno niewidziany gość. Po prostu... Pani Rozenbaumowa robi ciastka różane. Co się staram przekazać, że nie ma co, ale rzeczywiście no ja popsułem swój organizm, bo to wszystko musi jakoś wyjść z niego, nie? Jak tam pijesz takie litry i litry, to... A tam jest jedna tylko rurka tego ujścia. Jeden kranik, który też swoją drogą daje życie, co jest pięknym pomysłem, ale to nawet jakby to było zrobione z wolframu, to by było już rozwalone, ale to jest kawałek jakiegoś cielska i powiem wam szczerze, tam nie ma już, to nie jest śmieszne, bo na końcu mojego i każdego zresztą pindusia, wiecie, peniska, jest taka uszczeleczka, nie? Taki zaworek, jakby taki ten kawałek skórki taki, no to kurde, u mnie to już nie wygląda wesoło, powiem wam szczerze. Bo kiedyś on był ciasny jak elficki flet. Można było... Ciśnienie było takie, że można było granit ciąć. A teraz to... On wygląda, on jakby go ubecy bili. Tak on ma robić... Strasznie jest. Horror. Teraz to jest taki... Bardziej, wiecie, taki zraszacz ogrodowy. Taki... Psz, 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 psz. Na tym etapie ja już moczę powietrze. To już jest smutne. Więc wolałem pić, jak miałem 13 lat. To się stało przekazać. Tak, 13 lat, ale to nie jest najlepszy wiek na kupowanie alkoholu.
Nie? No, jak, nie wiem, czy kupowaliście i nie mieliście jeszcze mutacji, ale to jest... No, wizyta w ogóle w sklepie jest inna, nie? Bo tam zajeżdżasz oczywiście autobusem, ale udajesz, że samochodem własną. Wchodzisz. Wiadomo, kurtka pożyczona od brata, 10 numerów za duża, wyglądasz jakbyś we dwójkę tam weszli. Tam. Ale nie, na twardzielo. Okej, dobra, widzę tego karczmarza. Okulary tutaj, wiadomo, ciemne. Chuj, że tam 2002 napisane. Na... Trzy piwa, proszę! Co? Dowód? Dowód to z dzieckiem w samochodzie zostawiłem. Bardzo mi przykro, proszę pana, nie obsługujemy goblinów, proszę. Ja go musiałem znajdować podwykonawców, którzy za taką opłatę manipulacyjną, można powiedzieć, mnie zaopatrywali, ale ci ludzie, wiecie, oni tak konkretną półkę produktów. I ja przez większość mojego nastoletniego życia to tylko tanie wina, nie? Tak. Te nazwy trochę nie są dla młodzieży, jak tam bierzesz, tam masz 13 lat, 14, tam komandos, tam komandos, zrobi ze mnie mężczyznę. Nie, coś innego z tobą zrobi, ale fajne nazwy. Snajper, było takie wino, wyzwanie snajpera słynne. Wypij 3 i traf w drzwi, to jest... I oczywiście król i szczupak wśród win, czyli leśny dzban. Tak, wiemy, słyszę tu, o tak, widzę, Mesjasz wraca, wszyscy... No, tam, kurwa, brakuje naprawdę nam kominka tutaj, żebyśmy wszyscy, o tak... Ale co to za nazwa? Leśny dzban. Wytłumaczcie komuś z zagranicy. No yes, indeed, we have tiny cheap wine and it's called, you know, it's called the leśny dzban because we as a nation, we go into forest and we drink it because room size left it. And, z drugiej strony zamykamy granice, kurwa. Nie wypuszczać ich. Nie mam do nich żelo sentymentu, naprawdę. Ale podobało mi się, że niektóre z nich miały takie luźniejsze podejście do rzeczy, które dziś nam się zdają oczywiste. Na przykład pamiętam jedno z win miało na sobie napis, uwaga, od 13 do 18%. Nie byli w stanie, kurwa, ustalić do końca. Dość ważna informacja, nie? Ale inżynierowie tam, no daj widełki, chuj wie, nie dowiemy się. Ale nie było smakoszy, którzy tak, zaraz. Czegoś mi tu brakuje. Wszyscy wiemy, co piliśmy. To było smutne, no bo to, tam trzeba było mieć trochę skilla, nie? Wiecie, o co chodzi, że jak piłeś i tak, był taki moment, tak jak w podróżach kosmicznych jest moment bez powrotu. Za dużo już zużyłeś paliwa, nie wrócisz się do miejsca. No to tutaj był taki moment, o nie, za dużo poleciało. I ta siara tak szła takim, o, się czułeś, jakbyś obciągnął szatanowi z połykiem. Z tego źle, dobrze nie wspominam, ale podoba mi się, że można było na alkoholu napisać, że nie wiadomo, ile jest alkoholu, nie? Nigdzie indziej by to nie przeszło, nie? W związkach międzyludzkich takie luźne podejście, dezynwoltura, podejście do liczb, nie? Że tam, ziomek, słyszałem, że tam się z kimś nowym tam wozisz, nie? Tak, jak się spotykasz z kimś nowym, to jakbyś miał kucyka i go tak ciągnął. Tak, spotykam się z nową dziewczyną, wyobraź sobie. Jest bardzo fajna, energetyczna, pełna pomysłów, Instagrama. No. A ziomek tak gwoli ciekawości. Ile ona ma lat? Od 13 do 18, to jest kwestia percepcji. Nie, nie. Ja oczywiście temat nośny, pedofilia, nie? Ja się tam nie przejmuję, bo słyszałem, że problemem pedofilii zajęli się już w Polsce, zajął się w Polsce episkopat, więc praktycznie załatwione. Nie, nie, oczywiście ja też trochę bardziej zgłębiłem temat tak naukowo i się dowiedziałem, że wyszło na to, że z takich badań psychosomatycznych, że pedofilia to jest po prostu w życiu ludzkim taka faza, taki etap.
można powiedzieć, zajawka. Trochę jak reggae, nie? Że tak potem patrzysz tak w przeszłość, tak o, co ja robiłem? Ale chyba wszyscy się zgodzimy, że wolimy od słuchaczy reggae pedofili, prawda? Bo przynajmniej się myją. I wiem, co pomyślicie od razu, hola, a co jeśli słuchacz reggae jest pedofilem, prawda? No to... To jest najgorzej, bo on jak kończy dziecku na twarz, to robi ujojojoj. Oj, to jest chory moment. Nie, ja nie wierzę w przemoc w ogóle taką wertykalną, wiecie? Taką, która jest wobec słabszych. Ja wierzę wobec równiejszych przemoc, nie? Na przykład, ja lubię w ogóle zorganizowaną przemoc, nie taką gdzieś wybuchającą. Lubię na przykład właśnie oglądać te MMA i tak dalej, bardzo to lubię. I tutaj wam podaję na szybko taki przepis, jeżeli się zbliża jakaś gala, która właśnie pokazuje te mieszane sztuki walki, oto jak warto ją oglądać. Potrzebujecie prześcieradła, jednego takiego pucharka i trochę winogron. Otóż, kiedy się zaczyna KSW i oni już tam wybiegają, żeby się ten, to ty się zakręcasz w to prześcieradło, bierzesz do tego pucharu, tam nalewasz, nie wiem, cokolwiek, tam kurwa pysia czy coś i do drugiej ręki bierzesz winogrona i jak zaczynają się już lać, to krzyczysz: bijcie się kurwy ku mej uciesze! I to jest po prostu zabawa dla całej rodziny. Nie, ale ja naprawdę od wielu lat to oglądam i pamiętam jedną taką sytuację na gali UFC, amerykańskiej tej organizacji. Dwóch typa naprzeciwko siebie, tam z intencją, żeby się pobić. Zwykle tak jest, nie, że chcą sobie coś... Ty, bo zapomniałeś piórnika. No to przecież my się gdzie indziej spotkali. Ale nie, oni w ogóle wiadomo, też zwykle się biją. Nie jest tak, że tam... A ty jesteś w sumie dobry ziomek. No na razie już jest, kurde, nic się nie dzieje. Ale ci wyraźnie zawodowcy, bo mają, wiecie, tę postawę właśnie taką. A ci zajebie? A za chwilę. A teraz? Jeszcze nie teraz. A, no. Niepewność cię dojebie. Więc jeden z nich staje i w momencie, słuchajcie, ja długo ćwiczyłem, żeby to zrobić. Nie mogę się doczekać, żeby wam to pokazać, bo to było, Jezu, to były tygodnie. Jeden z nich, słuchajcie, zaraz... Odwalił taki ruch, czy nie tu nie strącę tej wspaniałej scenografii. Police. A jakby Hawaje. Nawet daje hawajską tak z tyłu. Więc uwaga, ten jeden koleś, ten co taki agresywniejszy, uwaga, teraz tak, cała uwaga tu, na tej części, nie? Uwaga, to jego noga, prawa, uwaga, ta noga była, uwaga, tutaj, także wysoko. No i oczywiście trafił tego typa tam w mordę. I tamten drugi tylko zdążył rękę podnieść, tak jakby się zasłonić, ale wyglądał jakby salutował i tak dziękuję, dziękuję za służbę, nara. Wali się nieprzytomny. Ten, który go znokautował, robi coś dziwnego. Wychodzi na środek tego całego oktagonu i tak robi coś takiego. Ja z moimi kumplami, tak? Wszyscy widzieli. Nie zwalaj teraz. Wyraźnie widziałem, że to ty. A nie, że Jezus Chrystus miał problem z kolesiem i go z wysokości nieba. To cię kurwa nie lubię, pa. Coś, słuchajcie, religia jest tam... tematem wiem, że bliskim i też mi, bo ja byłem wychowywany religijnie. Moja matka jest bardzo religijna. Ona zawsze mi mawiała takie słowa. Bartuś, pamiętaj, najważniejsze w naszej religii jest co? Krzyżowanie Jezusa. A ja się pytałem, z czym? Niepełne równanie, niecałość. Ale racja. Moja matka w ogóle jest osobą, która taką, że ona jakby mogła, to by cały świat ogrzała swoim sercem. Nie? Podaję przykład. Mówiłem mojej mamie: mamo, zimno! A ona mówiła: nie jest zimno. I nie było. Wiecie jak to. Jeśli znacie takie matki. Ale nie, ona dbała o mnie, zapisała mnie do szkoły tańca, ale taka dosyć chujowa ta szkoła, bo uczyli tylko pogo.
Potem byłem na gimnastyce korekcyjnej. Nie wiem, czy ktoś był na gimnastyce korekcyjnej kiedyś? Kto był na korekcyjnej, niech zrobi tak, o. O, super. W ogóle też fajny dźwięk, prawda? Jakby ktoś rzucił na jezioro pełną garść szczeniaków. Przepraszam, zabrakło innych metafor. Więc ja chodziłem tam i powiem szczerze, że dla tych, dobra, co nie wiedzą, to tłumaczę. Gimnastyka korekcyjna to jest odważny pomysł medyczny, że da się skoliozę naprawić pompkami. Nie do końca tak to działa, ale nabyliśmy my w toku tej edukacji oczywiście ważną umiejętność ściągania skarpetki drugą nogą. To jak wiemy, przydaje się nagminnie, szczególnie jak cię bandyci porwą i patrzysz tak, o kurwa, ale brzydkie skarpety, to trzeba by było zdjąć. Ja, to była bardziej zaawansowana nasza klasa, ponieważ ja miałem też naukę ściągania jedną ręką staników oraz zębami majtek, ale tylko sobie samemu. Także przydatne ponownie w scenariuszu, gdy się porywają bandyci, tak o, gacie też nie wyjściowe, głupio tak kurwa do grobu w tym iść. Więc nie, ale powiem, że nigdy nie. Moja szkoła była taka maciupka, wiecie, nieduża. U mnie w szkole zamiast lekcji historii, było taka bieda, że zamiast lekcji historii po prostu powtarzaliśmy poprzednią lekcję. Więc a jeszcze tam nie odnajdowałem kompletnie. Miałem jednego przyjaciela. Miał na imię Marek, ale pseudonim Jaszczur. Oczywiście dlatego, że miał takie oczy rozbiegane, taką kiepską cerę i tak, jasne, jak się go przestraszyło, to mu kutas odpadał. Przydatne na wycieczkę. Ale nie, ja wam powiem, że jedyny plus naszej szkoły to była taka solidarność grupowa. Wszyscy byli tacy mocno zblatowani, ponieważ na przykład w ramach solidarności z kolegą kiedyś cała szkoła ogoliła się na łyso. W ramach solidarności z kolegą, który był nieuleczalnie chory na nazizm. Więc słabą inspirację, ale największym człowiekiem inspirującym w moim życiu był mój ojciec. On na przykład, pamiętam, rok 94, zabrał mnie na dach naszego budynku i mówi takie coś. Wszędzie tam, gdzie sięga słońce. Wszędzie tam, synu, są bloki. I w blokach tych, mój synu, mieszkają ludzie. I my wszystkim tym ludziom wisimy hajs. Także jest słabo. Nie zapożyczać. Tak. Całe życie, no. Całe życie klepaliśmy biedę. Całe życie biedy. Bo mieliśmy psa, który miał na imię Bieda i myśmy go klepali. Więc nie, ale było biednie. Wiesz, że jest słabo, jak twój ojciec w Lombardzie zastawia nawet drogę wyjazdową. Także. Ale bieda, dopiero rozumiesz ją, jak dotyka ciebie albo bliskich, nie? Ja pamiętam, że najbardziej mnie to przejęło, kiedy zmarła moja ukochana babcia i byliśmy tak biedni, że musieliśmy babcię pochować w najtańszej urnie. A nie była nawet skremowana, więc jak wiemy, chodź tam lisico, co jest? Najgorsza stypa, bo ja organizowałem i wysłałem gościom listę prezentów, więc nie, ale przyznam, że nie najlepiej się bawiłem. Ale były oczywiście momenty takie fajne. Ja ogólnie z przestrachem patrzę w przeszłość, bo tam byłem. Ale pamiętam na przykład, jak ojciec kupił nam w 97 roku dekoder kanału Plus. I wiecie, nie to, że chciał, tak działają alimenty. Więc ale kwestia jest, że wiecie, ja tam nie byłem jakoś przekonany, ale moi bracia strasznie chcieli oglądać polską piłkę nożną. I to były transmisje polskiej piłki nożnej. Ja w ogóle się nie znam na piłce. Wiem tylko, że jak tam się z główką strzeli, to się nie liczy, póki wisi flaga Bałtyku. Chyba, że wyjdzie ten samochód, ten taki żółty i nie można go wyprzedzić. I ten chłop macha flagą, trzy kornery karne wymieniają się na... Odcina się 3-0 złote na końcu i róg też oraz nie wolno bić po kręgosłupie i nie można też, jak wiemy, powszechnie pobitych garów oldmanów. Także z tego co wiem, dotyka się takim kijem ten i to taki szkod rzuca i potem taka pułapka tak zasuwa, zapierdala mysz. Mysz zostaje w kole, bo nie znalazła się w rosole i
tego co kumam piłkę nożną, ale kwestia jest, że nie kumam do końca. Szanuję. Szanuję na przykład to, że w piłce nożnej, jeżeli jakiś tam piłkarz albo piłkarka przejdą do innego zespołu i strzelą staremu zespołowi bramkę, nie cieszą się, prawda? Bo ja to kumam, bo mój pradziadek był wzięty do Wehrmachtu. Jak strzelał do Polaków, w ogóle się nie cieszył. A niektórzy to świętowali, tam wiecie, kurwa, mundury nakładali, tam nie w to nie. Mogłem. Ale absolutnie popsuło mi humor, kiedy do wielkiej sławy doszedł taki zawodnik jak Robert Lewandowski, prawda? To jest wybitny gracz. Ja go cenię. Naprawdę teraz wiem, że tam niektórzy coś mają z nim problem. Ja go cenię. Jeden jest problem. On jest niemalże miesiąc młodszy ode mnie. Równiutko miesiąc. I nie wiem, czy kogoś kiedyś się kurwa do kogoś porównywaliście w życiu. Ale nie polecam, szczególnie w oczach ojca, porównywać się do Roberta Lewandowskiego. Większość rzeczy mu wyszło ogólnie, nie? Więc to się robi niezręczne strasznie, jak on tam, wiecie, wybiega na my oglądamy wspólnie i ten mecz tam, nie wiem, tego, jego drużyny tam, on wychodzi w trykocie tego Bayernu. I wiecie, on tak stoi zawsze, jakby on kurwa wygląda zawsze jak wyżeł na polowaniu, w ogóle taki napięty tam, gotowy, kurwa. Jak ci, co nie znają Roberta, to ten z reklamy szamponu. I kurwa skutecznego, bo on zero, nic. A u mnie, ja pierdolę, zaspy całe, już drogowcy. I wiecie, on wychodzi i tylko jebany ma zdolności. Od razu spojrzy na piłkę, ona od razu do brameczki tam. Wszyscy, kurwa, gol, tor, Robert Lewandowski. Nie wiem, dlaczego Niemiec se pleni. Ale wszyscy krzyczą za nim, cały stadion, Lewandowski, 80 tysięcy Niemców krzyczy polskie nazwisko. To się nie zdarza, chyba że w chuj nakradłeś. To się po prostu nie zdarza. I wiecie, i tam pani Ania jeszcze, o, pani Ania, jego żona wspaniała, taka dobra w jedzeniu. I wiecie, tam schodzi sam cesarz, kurwa, z niebios, niemiecki Kaiser i tam mu daje obywatelstwo na prawie niemieckim, tam u nas Robert. I Robert w ogóle, jak idzie pies kulawy, on go dotyka, zamienia się w zdrowego kota. I po prostu, gdzie postawi stopę we wszystkie strony, autostrada popierdala, już cuda ogłaszają. Ja sięgam po chipsa i widzę wzrok mojego ojca, mój stary, co? Można jednak było? Ja mówię, nie. Nie ma opcji, że go dogonię. Nawet jak dzisiaj zacznę trenować, a mnie noga boli. Ale ceniłem tamte lata 90. za wywiady z piłkarzami, bo teraz oni są dość ogarnięci, przyznam. I bardzo mi się to podoba, że są. Moja dziewczyna mi tam pokazuje, na przykład tam pan Krychowiak, mega w ogóle koleś, klasa, chodzi tam, popatrz, po paryskim bruku się rozbija, w szubie z lisa. I popatrz, kolejne sklepy otwiera. Tu powiem, mój kolega też otwierał sklepy, ale po godzinach to mu 3 lata dali za to. Ale rzeczywiście, kiedyś ci piłkarze mieli w ogóle 2 uczesania, to było wszystko. Nie? Był łysy jak kolano, widzialny kurwa z satelity tak naprawdę. I drugi fryz to był tutaj tak cieniutko, ale tutaj podwinięte i 4 takie włoski wypuszczone. Jak zwiadowcy, można, jakby smakował powietrze, jak jebana mrówka. To było. I wywiady, które były, jeden był mój ulubieniec, nie mogę teraz podać jego nazwiska przesadnie, ale on miał taki bardzo spokojny sposób, flegmatyczny wypowiadania się, gdy go pytali na przykład, no, proszę pana, tam, panie piłkarzu, piękna bramka, ostatnia minuta, udało się, proszę razem z nami opisać nam, jak się udało strzelić tę bramkę. I on tak, no strzeliłem, nie? I wpadło. Chciałbym, żeby komentował kolarstwo na tym etapie. No jadą, nie? Przecież to jadą, nie? I w ramach uczłowieczania go kiedyś zaprosił do swojego domu ekipę tych reporterów i on oprowadza w swoim autorskim stylu po pomieszkaniu takie najnudniejsze MTV Cribs, jakie słyszeliście, po prostu zachodzi. Tak? No, duży pokój, nie? A tu lubimy tak zażartować. Średni pokój. Ja mówię, w końcu, na szczęście siadałem przed telewizorem, ten reporter, o widzę tutaj wspaniały zestaw kina domowego, czy pana cudowna małżonka i utalentowani synowie oglądają pana poczynania na naszych murawach, właśnie na tym ekranie? Na co on nie tracąc rezonu mówi,
Moja rodzina nie żyje. Futbolem, tak jak ja. Ja mówię, ja. Teraz ta przerwa. Chciałbym, żeby czytał moje wyniki badań. Nie wiem, nie wspominam za dobrze dzieciństwa. Zawsze się budziłem lewą nogą, dokładnie lewą nogą mojego brata. Kopał mnie w mordę. Więc ciężko było u nas, przyznam. Bo wiecie, to taki trochę zabobonna miejscowość, taka, że ludzie tak trochę tacy, taki ciemnogród, nie? U nas jeszcze chyba rok temu metodą wykrywania ojcostwa był i ustalania ojcostwa była gra planszowa Zgadnij kto to. Nie wiem, czy wiecie. To... Ten z wąsami, to Marko. Straszny zabobon. Pamiętam, jak przyjechał pierwszy okulista do nas na wieś i od razu zebrała się starszyzna i tam, leczy wzrok, czarownik. Sanhedryn tam krzyczy, ukamienować go, ukamienować. I chcieli ukamienować, ale nie trafili. Więc bieda. Nie odnajdywałem się tam. Nigdy się nie odnajdywałem. No potem poszedłem co prawda do liceum profilu cukierniczym, ale wtedy właśnie już zacząłem być bardzo taki przygnębiony, depresję można nawet powiedzieć się nabawiłem. Co przydaje się przy sprzedaży ciastek, nie zrozumcie mnie źle, bo można złożyć reklamę ciastka tak kruche jak moje zdrowie psychiczne. Nie, ale prawda jest, że były momenty ciężkie, prawda? Każdy z nas je ma i wiecie, że jeśli je macie, to da się je przeżyć, nie? Ja na przykład myślałem, żeby ze sobą skończyć. Myślałem, bez kitu. Myślałem w pewnym momencie, ale nie zrobiłem tego, nie popełniłem samobójstwa z przyczyn technicznych. Bo najwyższy budynek u mnie w miejscowości miał 2 piętra. Co, miałem kurwa 6 razy z niego skoczyć? Ostatni raz na bombę bym musiał. I nie było do kogo zadzwonić, bo u mnie w miejscowości, nie mieliśmy telefonów. Jak chciałeś do kogoś zadzwonić, to musiałeś czekać, aż telefon wynajdą. Więc, szkoda. Bo ja wiem teraz, że praktycznie każdy ma telefon. Ja miałem swój pierwszy telefon, jak miałem 21 lat. I to taki dosyć szajski, nie? A teraz średnia jest taka, że tam się dostaje, jak się ma 13 lat, już taki wypasiony ze wszystkim, z Wi-Fi i z dywanem. I wiecie, kumam, tylko że jeżeli masz na przykład lat 16, 17 i masz taki telefon, którym masz już całą pornografię, jaka istnieje, ale przydaje się też do kontaktów z ludźmi, prawda? Bo jak masz 17 lat, to tam teraz pewnie nie odkrywam jakichś nowych tych, ale chłopcy nagle tak 16, 15 i 17 tak, dziewczyny to nie są jednak tylko cele do rzucania w nich martwymi gołębiami, ale to są ludzie też. I jak się zagada do tych ludzi magicznymi słowami, to ci ludzie się rozbiorą przed nami. I wiecie, teraz jak masz 17 lat, to masz taki własny kanał komunikacji, nie? To jest dosyć fajne, bo na przykład gadasz z kimś tam, co tam, to tak, dobra, spoko, aha. I tak sobie myślisz, kurczę, wszystko jest w spoko, ale ja bym chciał przenieść tę znajomość na nowy poziom. Na nowy poziom. Jest jeden sposób, żeby to odblokować. Robisz sobie gołą fotę, nie? I wysyłasz jej, handluj z tym. Jestem tak stary. Ale zazdroszczę, bo ja jak miałbym 17 lat i chciałbym wysłać gołą fotę, to bym musiał starego prosić o pomoc. Wiecie, bardzo niezręczna sesja zdjęciowa, to od razu wam mówię, kurwa. Sesja zdjęciowa, że ojciec tam, dawaj do framugi, lepsze słońce tam. Jeszcze babcia z magnezją, mam psza, do rodzinnego albumu wejdzie. Ale są ludzie, którzy idą o krok dalej, nie? Ludzie, którzy myślą, całe moje ciało nie przekonało drugiej osoby. Najwyższy czas, by troszeczkę zakreślić element, który chcę pokazać. Co słowa, jeśli tysiąc słów mam tutaj ukrytych w spodniach, prawda? Są ludzie, którzy wysyłają zdjęcia kutasów. W większości ci ludzie to mężczyźni. Faktycznie zerowy rynek wtórny. I tego nie wolno robić. To jest chore, nikt tego nie chce oglądać. Druga sprawa, jak pewny siebie jesteś, że atakujesz problem kroczem. To ją przekona, do tej pory się gadka nie kleiła.
Ja powiem tak, ja nie jestem mistrzem podrywu z żadną miarą. Ja przyznam, że jeżeli kiedyś na przykład udało się już tam doprowadzić do tego, że pytałem jakąś dziewczynę, ej, może pójdziemy do mnie, może pójdziemy do ciebie, albo zostaniemy na miejscu. Czyli właściwie pełen zestaw. Ale załóżmy, że szliśmy do mnie, ja tam, o, coś tam, tu są ten, zdjęcia rodzinne chowałem i tak dalej, mi się kopy dostawały od razu. I tak myślę, no dobra, no to czas się tam rozbierać, jest wesoło. Rozbierałem, to jakby ten tutaj rejon zostawiałem jako grande finale. Jako taką wisienkę na tej misce kaszy, którą musiała zjeść do tej pory. A są ludzie, którzy myślą, jedziemy kutasem do przodu. Zaatakujmy ten problem jak skacząc przez kozła, kurwa, kroczem. Szalony pomysł. I znam takich ludzi. I to jest zupełnym przypadkiem ten sam koleś, co bierze kokainę. O, kto by się spodziewał, że to idzie w parze. I on mówi, ziomek, jak musisz takie zdjęcie wysłać? No musisz, oczywiście, bo ci matkę porwali. To jest ich dziwny okup po prostu. Tak, potrzebujemy 1000 zdjęć twojego kutasa, abyśmy chcieli. Nieznaczonych, tak. Ja mam akurat, jestem z małej miejscowości, mam znaczonego penisa. Był taki znaczący człowiek u nas i siedział w rogu jak Reksio i robi tak umpa, umpa, pa, pa. Więc jak musisz takie zdjęcie wysłać, ziomuś, to najlepiej je zrobić w hotelu, rozumiesz, proszę ja ciebie. I to jest racja, bo w hotelu raz, że prywatność, dwa, są takie małe buteleczki gorzałe i jak je postawisz do skali, to ty jesteś gigantem, a potem możesz je strącać jak Godzilla, tak bra, 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 bra. Tokio płonie, cesarz ociera oczy. Mam kolegę zresztą, który do skali kładł misia Haribo, więc łoniaki na zielono i mówił, że to się w lesie dzieje wszystko, że trzeba w różne metody. Ja nigdy sobie nie radziłem z ludźmi. Ja nie miałem telefonu, dopiero przez co też, jeżeli się chciałem z kimś umówić, to musiałem zadzwonić do dziewczyny na chatę, prawda? Nie wiem, czy dzwoniliście, żeby się z kimś umówić, ale to jest kurwa tragedia. To jest... Bo której dzwonisz? O 19 z jakiegoś powodu, tuż przed. O, to jeszcze się kończy, ta, jeden z 10, tak? Wszyscy jeden z 10 oglądają. Nie? Następnego dnia była kartkówka z tego, uspokójmy się, nie? I dzwonisz na chatę i to nie jest fajna rzecz. Dla tych, co nie wiedzą, to jest tak, jakbyś teraz zadzwonił do swojej sympatii i tam, nie wiem, do niej, do niego powiedział tam, no, hej, co tam, myślę o tobie, a ona tam, a tylko dam cię tutaj na głośnik, bo jedziemy z tatą i bratem samochodem, także co ty. I wchodzisz tam, podchodzisz jak na ścięcie do tego telefonu i tam cała twoja rodzina, kurwa, komisja oceny podrywu, no zobaczymy, co tam będzie, czy będzie z tego synowa. Podnosisz i co, pierwszy boss, pierwszy przeciwnik, stary, nie? Tam z drugiej strony, tam słucham, głosem takim jakby był, halo, jakby był na szczycie góry, pioruny wokół niego napierdala. On trzyma dwa barany z jakiegoś powodu i wiesz, że ma włochate jaja, wiesz, że ma, a ty nic, jak Ken. I on, czego pan chce od mojej córki? Jak mam 16 lat, więc skrable? On, a pan jest mężczyzną czy myszą? Myszą. Jestem myszą. Chciałbym wejść do dziurki, proszę mnie dopuścić. Zawsze warto próbować. W jakim wypadku? Haniu, Hania podchodzi i to już jest koniec twój. Absolutnie nie wiesz, co mówisz. Z drugą osobą masz gadać? Szalone. I tam gadasz, jakbyś się cofał. Tam, no, Haniu, czy byś chciała może ze mną pójść na... Śpiewasz jakieś utwory bez żadnego powodu. Nagle czujesz, jak ci część twarzy w ogóle zaczyna spływać. No fajnie, wylew teraz. No jebiście. Ona z nogi są, ty żyjesz w ogóle? Nie, wolę nie. Szczerze mówiąc, pierdolę. Szona trochę tak. Twój brat podbiega, jeszcze ci spodnie ściąga i teraz dajesz, lowelasie. Zobaczymy, czy ci się uda. Historia rzecz jasna fikcyjna. Kłamstwo. Nigdy, po prostu nigdy się nie umawiałem z kobietą, która ma ojca. Nie, za duża konkurencja.
Nie wiem, wiem, ale przyznam, że umawianie się jest trudne. Ja jeszcze próbowałem to w czasach takich, kiedy już miałem, wiecie, telefon. Ja byłem tak podekscytowany i udało się w końcu. Umawiałem się, miałem 21, może 2 lata i dziewczyna, z którą się umawiałem, miała znacznie więcej, prawie 10 więcej. Miała też dziecko, miała na imię Aldona. Mówiłem na nią matka Aldona, bo mam problemy. Więc... I ona miała to dziecko i wiecie, ja się o tym dowiedziałem w najgorszy możliwy sposób, bo na trzeciej randce przyszła z dzieckiem. Dziecko. Mówię, wiem kurwa, poznaję kształt. To nie jest tak, że o co to przyprowadziła Karła przyzwoitkę i on będzie ją pilnować teraz. Ale problem jaki mieliśmy, bo ja się za bardzo zachwyciłem tym telefonem i ja przyznam, że ja lubiłem strasznie świntuszyć przez telefon. Ona tego nie znosiła. Z matkami tak nie do końca, nie? I dzwoniłem do niej tam... Tak, jakbym skakał z klifu. Aldono, matko. Mów teraz, co masz na sobie. Ona tak, odpowiedzialność za dzieci. Ja mówię, ja pierdolę. Więc szukałem dalej. Szukałem w internecie i tam wszedłem na taką stronę randkową i wiecie, na początku, tak w latach 2000, jeszcze jak się wchodziło na jakieś strony, to się czułeś jak haker, nie? Tak, tu zakładałeś czapkę do tyłu, i wpisywałem tam na tej stronie randkowej, i nagle otrzymuję: Nikita, chcę się z tobą spotkać. Ja mówię, wow, Nikita, wow. To było, wiecie, o, gorąca randka się szykuje, oglądałem takie filmy różne. I, tylko wiecie, no już tam trzeba się przygotować, więc zrobiłem oczywiście, brew sobie poprawiłem, oczy zrobiłem, bo nie miałem. I wiadomo, fryzurę moją ulubioną na ludzika Lego. I tam pod prasowanko wszystko, spodnie w kancik, gaciuszki w kancik, skarpety w kancik, kondoma w kancik. Kondoma nawet do magla zaniosłem, tak żeby pół roboty za mnie zrobił. Ale i przechodzę taki, wiecie, idę sobie jak kaczor Donald. Znaczy nie miałem spodni. I przechodzę na miejsce i rozczarowanie, bo Nikita, owszem, ale Chruszczow, były szef Komunistycznej Partii Rosyjskiej. Więc rozczarowania zawsze. I cieszę się, że teraz już jest to za mną, że nie muszę randkować, jestem z moją dziewczyną 6 lat. Mieszkamy teraz na Pradze w Warszawie, to jest taka... Także z mojej miejscowości na Pragę to jest tak jakby z Rynny pod inną Rynnę, trochę szerszą. Ale to jest fajna, żywa dzielnica, ludzie tam są ciekawi, nie? Tam nie ma nudy. Na przykład niedawno była bójka pod moim ulubionym monopolowym, dwóch na jednego się biło, nie? Dwóch typa, to było gdzieś 3 miesiące, środek zimy i oni, uwaga, mieli, każdy, byli ubrani, tych dwóch typa, tylko po jednym klapku. Pewnie się zastanawiacie, no jak to? Pewnie jeden miał prawy, drugi miał lewy. Nie. Rozbili dwa komplety, żeby to zrobić. Obaj mieli prawy klapek, a drugi koleś nie miał akurat ręki. I to jest dość interesujące, trzeba przyznać, bo pobili się, uwaga, i nie żartuję, za to, że im nie odmachał. To jest... Wow! Wow! Sklep, o którym mówię, to jest mój kochany sklep nocny, nazywa się Chata Szkło. Chata... Szkło, tak, nie przesłyszeliście się, dwa rzeczowniki koło siebie w nazwie nieodmienione, chata, szkło, ręka, noga, nie ma znaczenia. I to jest jedyny sklep nocny, jaki znam, który sprzedaje, uwaga, uwaga, piwo lane. Dobry wieczór, witam na Pradze, bo moi sąsiedzi, kurwa, do drzwi nie doniosą, kawał drogi się może zmienić. I sąsiedzi są wspaniali. Ja uwielbiam tam chodzić, szczególnie niedzielą, bo jest otwarte i pamiętam, że przyszedłem tam z moją kochaną kupić tam klasykę, tam sześciopak mleka i te chrupki takie, te Monster Munche. Nie wiem, kojarzy ktoś Monster Munche? To one są najlepsze. Mi nie płacą za to, ale serio, to jest super. To są takie, ci co nie wiedzą, ziemniaczane duszki. Duszki takie i najlepsza zabawa. Na 1 listopada paczkę duszków i na cmentarz. Straszyć ludzi, da, bo oni myślą, że to duchy płodów. Więc stoimy tam. Stoimy tam i wiecie, i nagle słyszę ding-dang-dong.
Ding dong, nie pojedziesz tą windą. Wchodzi mój sąsiad. I widzę, że jest źle z sąsiadem, bo ma mordę okrwawioną, w ogóle koszulkę upierdoloną, bardziej. I więc zwykle, nie jest, że źle, bo zwykle jest świetnie, jest bardzo źle już teraz. I on idzie tak ciągnąc nogą, ja tak, podbija do nas i tak, sąsiedzi, śpieszy się wam? Ja mówię od razu, nie sąsiedzie, proszę, bo ja muszę w chuj zobaczyć, co on kupi. Jaki jest priorytet, nie? I on staje taki zakrwawiony, kładzie te łapy, jakby wiecie, jakby dobiegł z maratonu i powiedział, że Grecy wygrali, nie? I tam... Pół litra, proszę. Ja. Ale zaskoczenie, reakcja sklepowej, bo ona tak... Na pewno? Do tej pory jej nie zadrżała powieka ani razu. Miliony rodzin rozbiła po prostu, ale teraz może zabić tego typa. I koleś bez w ogóle zająknięcia, muszę, bo 5 minut temu pierdolnął mnie samochód. I to jest moim zdaniem dość dobre wytłumaczenie. Ale kwestia jest, że najdziwniejszym miejscem, że na Pradze mamy też w zoo, nie? I zoo, trzeba powiedzieć, że fajne zoo, tylko tam mają na przykład psy, nie? Tak, jest jeden tak pies, on ma tylko dwie nogi, nie? To, teraz się pewnie zastanawiacie, które, nie? Bo to jest dość kluczowe. Jakby miał te dwie tylnie, no to fajnie, można go w spodnie ubrać, wygląda jak człowiek, ale jakby te dwie przednie to takie smutne, bo tam wiecznie do przodu się potyka, ale no niestety ma te dwie przeciwległe, także kurwa ma pseudonim Chaplin, bo on tak cały czas, jak mu rzucisz frisbee, to on już jest po kącie, wbija w ten, ale smutny tam jest, tam na przykład mają dżydżowniczkę, więc i smutne, no przychodzi z pobliskiej szkoły lekcja biologii, taka wiecie, terenowa i dzieci mają odrysować dżydżownicę za piątkę. I pani mówi, no słuchajcie, wyciągnij, tylko one się pochowały, musicie udawać deszcz i je wołać, to one wyjdą. Musicie tak stukać i je wołać. On mówi, jak się kurwa woła na dżydżownicę? Na tasiemce to wiem, taś. Ale dżydżownicę? Co? I słyszę, że te dzieci tak... Nie, ale tam stukają tak, o, udajemy deszcz. Ja mówię, jakie smutne. Nawet nie miałem serca im powiedzieć, że cały teren wybetonowany, więc nikt nie wychodzi. Miałem też małpy, ale małpy są takie nieuprzejme, wiecie. Jak byłem, to mnie obrzucały kałem. No, nic po nie. Na ich obronę ja zacząłem, więc jakby... Nie, ale tam jest fajnie. Mieszkam tam z moją dziewczyną, która jest bardzo, ona, słuchajcie, moja dziewczyna jest bardzo inteligentna, ma 2 MGR-y, miejskie gospodarstwa rolne nie, ale ona jest z takiej dobrej rodziny, jej pradziadkowie polowali na moich pradziadków, także jest bardzo inteligentna, tylko zrobiła jeden błąd, sprowadziła swój samochód do Warszawy. Tam nie ma miejsca za bardzo, gdzie parkować. Ja też nie wiedziałbym tego, bo ja nie mam prawa jazdy, nie znam się na samochodach. Jedyne co wiem, to wiecie, jak podejść tam, o, w oponę kopnąć i o, ile ma przerzutek i to jest... A ona jest dobra, ale pewnego dnia przychodzi do mnie i mówi, słuchaj, popatrz, źle zaparkowałam, słuchaj, taki ma głos, słuchaj. Też lubi wypić, nie będę kłamał. Ona tyle pije, że zamiast zębów ma fiszbiny do denaturatu, także... Więc... przychodzi do mnie i mówi... Słuchaj, źle zaparkowałam i teraz mam karnego kutasa. Ja nie wiem, co to znaczy. Bez kontekstu. Mówię, co? Na miejscu, tak? Ona, nie, głupcze. Bo jest moją guwernantką też. To jest taka nalepka, karny kutas. Źle zaparkujesz, dostajesz karnego kutasa. Ale mówię, inteligentna osoba, więc... A skoro jest taki karny kutas, to czy jesteś taki kutas nagroda? Ja też nie jestem w ciemię bity. Jest mój! Cały wieczór zaplanowany. Nie? Oczywiście nie. Ja przyznam, że fajnie jest tam. Ona mnie lubi zaskoczyć. Ostatnio wyskoczyła tam. A, jestem w ciąży. A, kurwa, po co? To nic, po co to komu?
Nie, ja nie, nie mówię. Ja poza tym, z tego co pamiętam, ja tylko się raz badałem, ale mam niską ruchliwość, nie? Bo tam odchlania, nie? Bo te pomniki też mają chyba swój mózg i tak... Ja już tyle piłem, że one tak patrzą w górę. O nie, 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 chłopaki. Nikt się nie ruszał, dajemy martwych. To jest... Albo może od TLK, nie wiem, bo tam było trochę za gorąco na siedzeniach i niektórych usmażyło. Kwestia jest, że ja nie chcę. Ja, to znaczy chciałbym, żeby była w ciąży, nie zrozumcie mnie źle, ale dzieci nie, nie. Fajnie, jak jesteś w ciąży, nie? Idziesz do Rossmana, trzy wina i bez kolejki. A, jest. Zajebiste. Ale kwestia jest, że... Nie, ja jakby nie wiem, bo ja... Ja nigdy nie kumałem, że z seksu są dzieci. Jakby kumam, jakby wiem technicznie, ale... Nie rozumiem konsekwencji, że, bo to jest taka krótka przyjemność, fajna, naprawdę, na koniec wieczora akurat, o, okej. Ale że z tego są kurwa dzieci, to jest tak jakbyś jechał bez, nie wiem, bez biletu i za karę ci ujebali rękę. Przecież to jest jakbyś chciał się napić mleka i został krową, przecież to nie ma sensu. Więc ja nigdy nie byłem za tym, bo różnie to bywa, rzucasz kością, prawda? Mam takiego znajomego, który potrafi do swojej matki krzyknąć, uwaga, mamo, nie rozumiesz! Hip-hop to nie jest tylko zajawka. To jest prawdziwe życie. Mój mixtape rozpierdoli pod ziemię, rozumiesz to? I będzie taki gorący, kurwa, że go będę musiał w piwnicy zrzucić, żeby nie przepalił podłogi, rozumiesz to? I pożyć 300 zł. Uwaga. No, jeszcze tam. No, no, jak mi nie dasz, to się wyprowadzę. Ona, no, masz 36 lat, mam szczerą nadzieję, że się, kurwa, wypierdalaj teraz tak naprawdę. Więc co, chcecie tam jedno wieczór, że tak się trochę zapomnicie, tam o, trochę za dużo uzo, obejrzało się coś tam i o, i takiego rapera mieć, kurwa, przecież w całe życie. Ja naprawdę uważam, że ludzi jest ogólnie już sporo, większość. Więc ja zawsze uważałem, że byłem za wyborem, nawet więcej powiem. Aborcja dla mnie nie jest wyborem, jest dla mnie pierwszym wyborem. Ja mam zawsze 3000 przygotowane, co by się nie działo. Można się nie zgodzić, to nie o to chodzi, tylko że czasami też jest dziwnie, bo na przykład przed moim szpitalem na Pradze stoi taki gigantyczny billboard. I na nim jest napisane, uwaga, co następuje. Aborcja zabija! Mam nadzieję, nie? Jakby... Nie, że łamie nogi. O, przeżyłeś, o, fuck, na tym blaku, nie? Nie, jakby kumam, wszystko to jest okej. Okay. I moja dziewczyna też mówi, nie, to... Nie, tak gadam tylko, bo wróciłeś na jebane i się tam właściłeś. O, kurde, ciekawa metoda, żeby to przekazać. W pełni ją rozumiem, nie powinno się tak robić. Z drugiej strony ja też pamiętam sytuację dosyć odwrotną, bo ona też tam wyjdzie kiedyś z koleżankami, wiecie, tam prosecco, margarita, pizza i drink jednocześnie i tam zabawa, nie? Ale ja jestem po tej drugiej stronie, ja jestem, wiecie, tym wiernym Penelopem, co siedzi tam i macha latarnią koło chaty, żeby ona wiedziała, jak tam azymut wziąć, tam azymut. I zwykle jestem uprzejmy, herbatę zrobię, kąpiel z banieczkami tam, a tym razem mówię, pierdolę to będzie późno, ja mam jutro coś ważnego, nie dam rady. Udaje, że śpię, nie? I ona, i mój motylek wleciał jako motylek, ale wrócił, kurwa, jako niedźwiedź, po prostu wraca na chatę i wszystko przewraca, tam zbroje, bach, o ziemię, podnosi te obrazy, ja jej tyle razy tłumaczyłem, nie mamy sejfu, na chuj to podnosisz. I wiecie, ja już tak, nie wstaję, nie ma tego. Otwiera drzwi i tak, wiecie, chciała taką seksowną, takie seksowne oparcie zrobić, takie... Fajnie by było, by było seksownie, gdyby trafiła, ale tak to wiecie, średnio seksownie. Ja już tak słyszałem tam, ona leży i tam, o dobra, oddycha. No to jest, czołga się do łóżka, o, kładzie się, zajmuje ulubioną pozycję osób, które są w wieloletnim związku, czyli plecy w plecy. I ja słyszę, że już tam wiadomo, z tego diesla przesiada się powoli na elektryczny i tam... Mówię, dobra, będzie luz. Będzie luz. I nagle, wtem, jakaś rączka ląduje na mojej tutaj kroczoidalnej, kurwa, rejonie. Ja liczę, raz, dwa, dwójka nas jest. Wąskie grono podejrzewam. No chyba on.
Ale tak czuję, że jak coś mnie zaczyna ciągać, kurde, nie za ładnie, i tak łapię za tego pindlaka i ciągnie, i ciągnie. Mówię, kurwa, ja nie jestem kosiarką, to nie o to... Ciach, tak się nie zacznie, patrzę, siada na mnie, ja widzę, ona śpi, ona w ogóle nie wie, co się dzieje, tam gada o rachunkach, tam, a, da się, bierze jedną, w ogóle wzięła poduszkę, wbiła jeden róg, zakłada na głowę i tam pod water rozapier... Ja mówię, co tu się dzieje? To jest tak szalone, ale nie wolno budzić kogoś, kto lunatykuje, prawda? Więc co miałbym zrobić? I kurwa, pomyślałem o kredycie i no chuj, dobra, daj. Ale wydymała mnie przez sen, rozumiecie to? Można powiedzieć, że mi zrobiła tak zwanego odwróconego Cosby'ego, nie wiem, czy kojarzycie. Ale ja jej wszystko wybaczam, naprawdę. Jest kobietą niesamowitą i też ma czasem pecha, bo poznaję też moich znajomych. Niektórzy z nich są spoko, tak jak chłopaki dzisiaj, ale czasami to są tacy jak ten koleś od kokainy, który... To są ludzie, którzy nigdy nie musieli dorosnąć, nie? I oni, wiecie, to łatwo poznać takich koleżków, co... wiadomo, oni krzyczą swoje imiona zawsze, tam, Paweł! Nikt go nie pytam, Paweł! Jakby go, kurwa, podświetlili w jakimś Street Fighterze, Paweł! Spokój się, co ty masz, dżingle własne? Przejmani ludzie, naprawdę. Zawsze dziwnie ubrani tam, wiecie, idą ze złotym zębem nakładanym, wiecie, matanie. Tutaj w ogóle wiadomo, jakaś bluza, ale obcięte rękawy, na to nałożony bezrękawnik puchowy. Tutaj spodnie, ale podwinięte, buty do boksu z jakiegoś powodu. Tutaj klamra z własnym nazwiskiem, jakby zapomniał. I na co on, jaką pogodę on jest gotowy, że będzie padać królikami? Co to jest? I ma czapkę? Nie, czapkę. To jest była czapka, ale obcięli chyba tą... Sam daszek, rozumiecie? Obcięli górę i wysłali papieżowi, na to wygląda. Typy, Jezus. I on jeszcze takie gadki zawsze. Co jest? Co? Wiesz, o co chodzi? Spoko w czoko. Ha! Z mojego doświadczenia w czoko zwykle jest bardzo niezręczne. Ale... I co tam? O, jeszcze powiedzonko dam. Co jest, Bartusz? Co? Rybka lubi pływać. Ha, ha! Czym wykazuje brak wiedzy ichtiologicznej, albowiem rybka pływać musi. Na logikę. Bo by się utopiła przecież. No i pamiętam sytuację, kiedy musiał poznać moją dziewczynę. I teraz szybka tylko informacja. Ona ma tak samo imię, jak jej najlepsza przyjaciółka. I stoimy i ten koleś już słyszy go z daleka. Podbija. Witam i o zdrowie pytam. Wiadomo, kurwa, musi być wierszyk. I podaje rękę do pierwszej dziewczyny, słyszy Emilia. Podaje drugie, słyszy Emilia. I nie tracąc rezonu mówi: nie myli się wam? Obudziliście się kiedyś takim... Wiem, że są ich setki tysięcy, ale którym Bartkiem jestem? Mam nadzieję, że tym z Just Five, bo wygląda jak ogarnia. Więc wszystko je wybaczam, zwłaszcza, że ja wrócę często do domu, wiecie, w środku nocy taki... Tak, dokładnie, tak. Jako świerszcz, tak. Wiecie, jak to świerszcze lubią tam na skrzypkach popierdalać i tak dalej. Jeszcze tańczę i tam, no, zrobię kapustę ukiszę, czemu nie? Najwyższy czas. I ona od razu to wyczuje, bo ona ma nos jak pies, zimny. I mokry z jakiegoś powodu. Mam nadzieję, że to nos. Kwestia jest, że wychodzi od razu tam. Co jest? Znowu no rany, znowu przychodzisz po nocy taki upity. I co to za szminki są? A ja mówię, a bo fejwonie chlałem, dla ciebie są. Co to ktoś, kurwa, przyniósł? No, ale to wiadomo, że zaczyna się zadyma, nie? I tam, o, a ty tamto. Wyciągamy sobie księgi wieczyste, wiadomo, kto... Całe drzewa genealogiczne sprawdzamy, kto komu dowalił. I tu nie można tak. Mój kolega, ten zresztą Piotruś, on mówi, ty, słuchaj, nie można się kłaść spać z wrogiem, prawda? Dobra rada. Dodaję też, z przyjacielem też chujowo, też trzeba przyznać mu radę. On też ma dosyć ciekawą radę, że mówi, słuchaj, w związku z drugim człowiekiem, to jest tak, na przykład w związku z kobietą musisz codziennie uwodzić kobietę. No niestety w jego wypadku codziennie inną, to jest jeden minus, ale dlatego nie biorę jego rad i staram się, myślę sobie, dobra, są dwa wyjścia, albo idę na swoje i mówię, to nie będzie tak. Takim dziwnym głosem? Nie, mówię po prostu, tak, piłem, ale za swoje piłem, bo mogę,
bo pojadę tu i pojadę do połu lajsu, kurwa, pojadę na drugi koniec świata, gdzie jest bliżej do każdego niemieckiego miasta niż do polskiego. Pojadę, bo kurwa mogę. Ha, i co? I tyle. A ty ze zostajesz. I co? I sama zostajesz. Ha, to pewnie się z gachami tutaj gzisz, mnie zdradzasz na tym sianie, bo ja jestem bardzo zazdrosny. Jak wiemy, zazdrość zatruwa dwie osoby. Ciebie i tego typa, co ci rucha typiar. Proszę o uwagę. Więc... Zazdrość, straszna rzecz. A. Moja koleżanka była zazdrosna o męża i słusznie, bo jak urodziła, to dziecko było podobne do pani listonosz. Więc więc mówię dalej, właśnie. I jak co? Jak chcę, to mogę się czasem napić. To jest moja fanaberia. A ty co, nie masz swoich tam zachcianek, jak mnie budzisz po nocy, żebym ci wiśnie w czekoladzie, a wiesz, jak ciężko te gałęzie, kurwa, do tych kadzi. To jest robota. I co, i wyjdę teraz, co ze klucza ma? Nie mam klucza, tak? A nie można wykluczyć, wiesz o co chodzi? Nieważne, ważne, że ja wyjdę, jeszcze teraz się opuszczę na tych, na łoniakach, jak rozpunka, kurwa. Mam dwie mandoliny, będę grał, będę się bawił, będę rzucał dukaty na lewo i na prawo, a ty sobie będziesz oczy wypłakiwać, zobaczysz, i trzaskam drzwiami, wychodzę. I to jest pierwsza opcja. A drugiej na razie nie mam, więc... Więc nie wiem co, trzyma nas wiele. Przede wszystkim ja myślę, że bądźmy szczerzy, ja jestem też bardzo dobry w łóżku. Taka jest prawda, to ona też we mnie kocha, bo ze mną w łóżku żadna kobieta nigdy nie udawała. Na ich twarzach widać było prawdziwe rozczarowanie, to trzeba przyjąć. To jest nie do zmiany. Wiele rzeczy jest nie do zmiany. Ja przyznam, że ten Piotruś to nie do końca istnieje, wiele rzeczy nie istnieje. Ja odruchowo kłamię, to jest minus. Jak jesteś z drugim człowiekiem. I nigdy nie wiedziałem dlaczego właściwie. I pewnego dnia mój ojciec, spytałem tak szczerze przywódcę mojego ojca, i tak, ja ci to wytłumaczę w prosty sposób. Jutro jedziemy z twoimi braćmi do Kamienia Pomorskiego i zrozumiesz wszystko. Nie wiem dlaczego mój ojciec robi, jakby był raperem, ale nieważne. Mówi, po co tam? Bo ja jeździłem do Kamienia Pomorskiego, jak miałem wątpliwości, to mój ojciec, wasz dziadek was zabrał mnie i mi wszystko wytłumaczył. I ja wszystko zrozumiałem, kim jestem, co trzeba w życiu robić. Zabieramy się. I następnego dnia z Wrocławia do Kamienia Pomorskiego, to nie jest blisko, wiecie o tym dobrze. Więc ja jedziemy tam w ogóle jeszcze punciakiem takim starym, tłuczemy się po drodze i tak dalej. Ja i trzech moich braci zajeżdżamy. Kamień Pomorski, ładna miejscowość. On mówi, dobra, teraz was zabiorę i wszystko zrozumiecie do baru i tam sobie zjecie gulasz z podrobów. I jak go zjecie, to wam powiem, słuchajcie, zadacie mi jedno pytanie, a wam powiem, wszystko będziecie wiedzieli, nie? I zajeżdżamy pod ten bar w Kamieniu Pomorskim, patrzę, kurde, nie wygląda najlepiej. Ja mam taki zwyczaj, że lokale zawsze oceniam od dupy strony, nie? Czyli wchodzę do toalety szybko, żeby zobaczyć, co się tam dzieje. Oceniam przez toaletę, nie przez damską, bo damska jest raczej ogarnięta. Ludzie tam, którzy z niej korzystają, zwykle są dość kulturalni, trafiają w klopa. I co jest najgorszego, co znajdziesz w damskiej toalecie? No podpaskę albo dziecko. To jest... Ja w męskim kiedyś znalazłem protezę nogi. Rozumiecie to? Koleś stwierdził, chuj z tym. Carpe diem i carpe cały czas równowagę na to wygląda. Więc jak wszedłem tam i zobaczyłem, że się dwie muchy w locie zderzyły, wiedziałem, że jest źle. I było bardzo źle. W kabinach nie było drzwi, bo nie ufają swoim klientom. I słusznie, jeden z kolesi miał o 14 w Kamieniu Pomorskim w niedzielę, słuchajcie, miał zjazd heroinowy, czyli się bardzo źle czuł po prostu po heroinie, nie, że miał zjazd i przyjmował delegatów na zjazd. I tam. No i było źle. Było tak, że jeden z... W ogóle, słuchajcie, muszę to powiedzieć, w jednej z tych kabin było coś, co mój kolega lekarz by nazwał medycznym terminem złamanie z przemieszczeniem. Czyli po prostu ktoś się zesrał koło kibla. I jest smutny widok, smutny widok. O godzinie 14. Więc jak ja wychodzę, to ja już mówię, ja jestem w koszmarze. My mamy tu jeść. Ja nie chciałbym tu nic robić, ja nie chcę tu stać. I widzę, że tam pani podająca nie ma włosów, ma same paznokcie, ma w ogóle papugę na ramieniu. Mówię, ja jestem w filmie Dawida Lyncha, nie? I podają nam ten gulasz z podrobów. I nie wiem, czy kiedyś jedliście gulasz z podrobów, ale to jest taka po prostu rzecz, wiecie, tam są wątróbka, jakieś takie płucka, serca. My tak siedzimy tam,
w Kamień Pomorski, drugi koniec świata, jemy te serca. Ja tak, i mój ojciec tam, no możecie zadać to pytanie. Mówię, czemu my jesteśmy teraz w kamieniu? Co ty nam chciałeś powiedzieć? I mój ojciec tak się opierając. Co, nie smakują wam serca z kamienia?